Wszyscy ludzie zostaną zbawieni. Do tego nagrania zachęcił mnie Radek Siewniak. On nakręcił swoją odpowiedź na pewien wywiad z Adamem Szustakiem i tak przy okazji wspomniał, że istnieją ludzie wierzący w restytucję. On sam nie zgadza się z tym poglądem, ale dosyć ciekawie ten pogląd właśnie restytucji przedstawił, więc chciałbym zacytować to, co Radek powiedział. Jest on misjonarzem protestanckim, jest autorem ciekawych przemyśleń na tematy biblijne, między innymi książka Prawda Głodna Odwagi, więc mówi on tak, to przekonanie o powszechności zbawienia w jakimś wymiarze reprezentują również grupy powstałe i założone przez Charlesa Russella. To znaczy Świadkowie Jehowy, Badacze Pisma Świętego, Świt, Epifania. Grupy, które mówią o tak zwanej nauce restytucji. To znaczy, że dzisiaj Pan Bóg wybiera jakąś elitarną grupę osób, która stanowi Jego Kościół i to jest związane z taką prawidłową doktryną, rozumieniem jakichś zagadnień biblijnych i w okresie tak zwanego tysiącletniego królestwa każda osoba będzie miała szansę, właśnie wtedy będzie ta szansa dla wszystkich ludzi, aby uznać Jezusa Panem i Zbawicielem i wejść pod posłuszeństwo Boże, w Jego wolę i wtedy każda osoba, która to uczyni, będzie czy też wejdzie w proces restytucji, w proces odnowienia, w proces przywrócenia dla tej osoby takiego doskonałego kształtu, doskonałego stworzenia. Tak jak był stworzony Adam i Ewa i taka osoba będzie mogła spędzić wieczność na udoskonalonej ziemi. To jest nic nowego, te poglądy funkcjonują w chrześcijaństwie. Koniec cytatu. Oczywiście zdaniem Radka te poglądy nie są biblijne i żeby to pokazać, przytacza definicję słowa zbawienie. Mówi on dalej, to już będzie ostatni cytat z tego nagrania. Jeżeli więc podejmujemy temat, czy wszyscy ludzie zostaną zbawieni, to myślę, że musimy zdefiniować, czym w ogóle jest zbawienie. I to słowo, ten termin zbawienie, to jest greckie słowo soteria, które wywodzi się od innego greckiego słowa sozo, które w swoim głównym znaczeniu oznacza być uratowanym przed jakimś niebezpieczeństwem, zniszczeniem. Czyli kiedy mówimy o zbawieniu, to mówimy o ocaleniu od jakiegoś rodzaju niebezpieczeństwa, zagrożenia i zniszczenia. O tym mówi słowo zbawienie. Tutaj koniec cytatu. I myślę, że to jest prawda. Jedyny problem polega na tym, że później przez całe to nagranie Radek stosuje słowo zbawienie tylko do zbawienia do życia wiecznego. A Biblia przedstawia ten temat zbawienia znacznie szerzej. Weźmy na przykład cytowany w nagraniu fragment z pierwszego listu do Tymoteusza, rozdział 2, werset 4. Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. I według Radka jest to dobre boskie pragnienie. Myślę, każdy wierzący człowiek ma takie pragnienie, ale według Radka to pragnienie nigdy nie zostanie zrealizowane. I to już jest trochę dziwne, ponieważ greckie słowo telo tutaj użyte znaczy bardzo mocne postanowienie Boga, że znaczy to właśnie postanowienie Boga. I to na pewno będzie spełnione. Skąd może we mnie taka pewność? No widzę przynajmniej trzy dowody biblijne, bo właśnie Biblię również uważam za tę jedyną podstawę, na której taka rozmowa czy dyskusja może przebiegać. Więc po pierwsze, proroctwa biblijne, one wprost stwierdzają, że nastanie taki czas, kiedy każdy człowiek dojdzie do poznania prawdy. Mówi o tym Księga Izajasza, rozdział 11, werset 9. Nie będą już krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. I jeszcze Jeremiasz podobne świadectwo składa, kiedy mówi w 33 rozdziale, werset 34,
nie będą się musieli wzajemnie pouczać, jeden mówiąc do drugiego: poznajcie Pana. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie. To samo mamy w Nowym Testamencie. Apostoł Paweł na przykład zapowiada taki czas, kiedy każdy człowiek zostanie zbawiony i odda chwałę Bogu i chwałę Jezusowi. On to zapisał w liście do Filipian w rozdziale 2, wersety 9 do 11. Dlatego też Bóg Jezusa nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby każdy język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. I oczywiście kolana pod ziemią, no to mowa symboliczna, są ludzie, którzy byli w grobach, którzy muszą najpierw stamtąd wyjść, dowiedzieć się, kto ich zbawił, a potem oddadzą Jemu chwałę. Drugi powód, że to boskie postanowienie czy boskie pragnienie o zbawieniu i doprowadzeniu do prawdy wszystkich ludzi spełni się, jest taki, że Bóg tak zamierzył, po prostu. Na pewno Bóg ma moc tego dokonać. No jasne, człowiek też postanawia, tylko mu nie wychodzi. Ja też mógłbym wiele rzeczy telo, czyli wiele rzeczy pragnąć, postanowić. Sam apostoł Paweł użył słowa telo, żeby powiedzieć, że on postanawia czynić dobrze, a i tak zdarza mu się czynić źle. Ale kiedy coś takiego powiedział Bóg, kiedy to Bóg to postanowił, no to może oddajmy głos samemu Bogu. Księga Izajasza, 46 rozdział, werset 10. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, mówi Pan, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on i dokonuję wszystkiego, czego chcę. I oczywiście najmocniejszy tu będzie dowód, czy powód takiej mojej wiary, trzeci. Obudzenie wszystkich ludzi z grobów, przyprowadzenie ich do prawdy, to wszystko gwarantuje śmierć Jezusa Chrystusa. I to właśnie ciąg dalszy tej myśli z pierwszego listu do Tymoteusza, rozdział 2, tym razem wersety 5 i 6. Bo jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich. A więc Jezus dosłownie wziął na siebie karę wszystkich ludzi. On położył się do grobu zamiast każdego z nas. On umarł za każdego. Więc każdy z tego skorzysta. Czy ja do tej pory powiedziałem, że wszyscy ludzie, bez względu na ich stosunek do Jezusa Chrystusa, osiągną życie wieczne? W żadnym razie nie chcę tego powiedzieć. Grupy badackie nie mówią, że każdy człowiek osiągnie życie wieczne, ale że każdy będzie miał czas pełnej próby, czas sądu, czyli takiego procesu, który ma przyprowadzić ludzi do doskonałości. Czy wszyscy ludzie przejdą dobrze tę próbę? Też nie. Apostoł Piotr zapowiada te czasy w Dziejach Apostolskich, rozdział 3, od wersetu 20, gdzie stwierdza, że nadejdą od obecności Pana czasy ochłody i pośle tego, który był wam głoszony, Jezusa Chrystusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy. To właśnie ta restytucja, czy apokatastaza, odnowienie wszystkich rzeczy. Jak Bóg od wieków przepowiadał przez usta wszystkich swoich świętych proroków. Mojżesz bowiem powiedział do ojców: proroka jak ja wzbudzi wam Pan, Bóg wasz spośród waszych braci. Jego będziecie słuchać we wszystkim, co wam powie. I stanie się, że każda dusza, która nie będzie słuchać tego proroka, będzie wytracona spośród ludu. I oczywiście ludzie, którzy już dzisiaj znajdują drogę zbawienia w Chrystusie, którzy wierzą w to przesłanie, które cały czas z Ewangelii staramy się przekazywać drugim, oni znajdują cudowny ratunek w Chrystusie. Wiele świadectw słyszałem także od samego Radka. Jezus wyrywa takich ludzi od gniewu Bożego, od sądu Bożego. No,
ten Boży gniew wyraża się między innymi w karze, o której pisał apostoł Paweł. Apostoł Paweł pisał, że zapłatą lub karą za grzech jest śmierć, ale dar z łaski Bożej to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Więc wierni nie tylko to mają obiecane, życie wieczne. Nie będzie już dla nich przyszłego sądu, bo oni przeszli swój sąd za życia. Powiedziane jest w Biblii znacznie więcej. Powiedziane jest, że wierni będą sądzić świat, że będą królować z Chrystusem 1000 lat, mają panować nad poganami, mają błogosławić ludzkość jako przyszli kapłani świata razem z Chrystusem, arcykapłanem. Mają świecić ludzkości jak słońce, jak gwiazdy na niebie, mają być nauczycielami całej ludzkości. To wszystko można bardzo szeroko poprzeć cytatami z Pisma Świętego. Ja chciałbym troszkę skrócić to nagranie, więc nie chcę ich wszystkich odczytywać. I Radku, jeśli ty to słuchasz, to zgadzam się z tobą, że Chrystus to jedyna droga do zbawienia. Nie droga fajniejsza, lepsza, jedyna, którą daje nam Bóg. Jeśli ktoś chce pójść za Nim, pójść za Panem, będzie musiał przejść przez ciasną bramę, wejść na wąską drogę. Jednak ta droga, ta ścieżka, ona ma prowadzić do wielkiej nagrody, do zdobycia korony. To są ci, którzy mają zasiąść z Panem na Jego tronie, razem z Nim królować. Według Biblii wielu innych ludzi jest po prostu zaślepionych na Ewangelię. I kiedy Izajasz zapowiada czas, że oczy niewidomych się otworzą, że uszy głuchych się otworzą, to mówi cały czas także o ślepocie, głuchocie duchowej, że wtedy ludzkość będzie mogła przyjąć, zrozumieć to, co nam już dziś dane jest przyjąć i co już dziś, czym już dziś możemy się tak bardzo cieszyć. I wtedy ma być też otwarta droga sprawiedliwości. O tym wszystkim mówi Księga Izajasza, rozdział 35. Ta droga sprawiedliwości to jest trzecia droga. To nie jest szeroka droga, nie jest to wąska ścieżka, ale to jest droga, która dopiero będzie otwarta. To będzie droga, którą pójdą narody, którą pójdą dzisiejsi poganie i droga, która jest tożsama z tymi czasami mesjańskimi, z czasem panowania Jezusa Chrystusa i wiernych na ziemi. Jeśli chodzi o ten Kościół, o tych wybranych przez Boga, byli tak nazwani w tamtym nagraniu jako takie elitarne grono, to nie chodzi wcale o to, żeby znać jakąś szczególną doktrynę, czy żeby wyznawać poglądy badaczy Pisma Świętego. Nic takiego nie nauczał też Charles Russell. On w książce pod tytułem Nowe stworzenie pisał tak. Biblijnie pojmowana jedność opiera się na fundamentach, na fundamentalnych zasadach Ewangelii. Po pierwsze, naszym odkupieniu przez kosztowną krew Jezusa i usprawiedliwieniu przez okazaną wiarę w to odkupienie. Po drugie, na naszym uświęceniu, oddzieleniu na służbę Panu i prawdzie, obejmującym także usługiwanie braciom. Bez tych podstaw, co do których należy wymagać jedności, biblijna społeczność nie może istnieć. W każdym innym punkcie należy zgodzić się na pełną wolność, pielęgnując jednak pragnienie zrozumienia i wspierania innych w zrozumieniu boskiego planu w każdym jego aspekcie i szczególe. W taki sposób każdy członek ciała Chrystusowego, zachowując swoją osobistą wolność, będzie do tego stopnia oddany głowie i wszystkim członkom ciała, że z ochotą odda za nich wszystko, włącznie z własnym życiem. Myślę, że to jest piękny ideał jedności i dlatego ja z radością widzę na przykład Radku Siewniaku, brata w Panu. Wysoko go sobie cenię, pomimo różnic w naszym pojmowaniu tej pełnej Ewangelii. Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na jeden ważny fragment z pierwszego listu do Tymoteusza, rozdział 4, werset 10. Mówi on: dlatego trudzimy się i walczymy, bo nadzieję mamy w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi,
a zwłaszcza wiernych. Myślę, że warto to podkreślić, ponieważ wielu chrześcijan czyta to inaczej, który jest Zbawicielem tylko nas, tylko naszym Zbawicielem w Chrystusie. Tak nie jest. Jezus Chrystus umarł za wszystkich. I dlatego wszyscy ludzie powstaną z grobów i wszyscy staną na sądzie. Ci, którzy okażą się wierni Chrystusowi, będą zbawieni najbardziej, bo osiągną życie wieczne. Ci, którzy pogardzą tym ocaleniem, którzy pogardzą restytucją, tą nadzieją, ci wszyscy ostatecznie zostaną całkowicie zniszczeni we wtórej śmierci. Tak rozumiem Ewangelię i bardzo cieszę się z tego, że Radek Siewniak powiedział tych kilka słów o restytucji. Wierzę osobiście, że coraz częściej będziemy słyszeć o tych obiecanych czasach naprawy, ale ostatecznie, i to jest najlepszą wiadomością, usłyszą o nich na pewno wszyscy, razem z tymi, którzy czekają na te czasy w grobach. Póki co dziękuję za uwagę. Na stronie badaczebiblii.pl w sekcji wykłady audio-wideo polecam szczególnie taki wykład pod tytułem Tysiącletnie panowanie Chrystusa. Kiedy, nad kim, jak. A póki co dziękuję i do usłyszenia.